Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Jest to 32 odcinek, także kurde, no seria jest bardzo długa, nie oszukujmy się. No, a może być jeszcze dłuższa, no nie? Dobrze, moi drodzy, dzisiaj biegniemy w poszukiwaniu chromaninów. Ogólnie dowiedziałam się, że jesteśmy w stanie zdobyć tylko na razie do chyba czwartego chromanina. Bo według poradnika jeden z nich jest w starym obozie i jest to część czwarta, więc z nią będą problemy, bo do starego obozu, jak pamiętacie, no na razie nie wejdziemy. A jak będziemy chcieli... Nie, no nie wejdziemy na razie. Po prostu. Nie ma takiej opcji. Więc tą sprawę będziemy mogli zakończyć dopiero... nie wiem, w którym rozdziale. Chyba w piątym albo w szóstym dopiero. Także, no cóż, chromanin był przewidziany raczej wcześniej, niż ja zaczęłam go robić, więc na razie mamy z tym spory kłopot. No, przez jakby wydarzenia fabularne nie dostaniemy się tam na razie. Byłoby to głupie i bez sensu. Szczególnie, że jest zamknięta brama do starego obozu. Jak wiemy, od Miltena zostali wymordowani magowie ognia. Niby z polecenia prawdopodobnie Gomeza, skoro magnaci to zrobili. No cóż, nie znamy jakichś bardzo dużych szczegółów. Natomiast, no cóż, no musi tak być jak jest na razie. Przy okazji sprawdzimy, czy na pewno alchemika nie ma u siebie, no ale na 1000% go tam nie ma. Ogólnie biegniemy na plac wymian, ponieważ właśnie tam powinna znaleźć się druga część chromaninu. Po trzecią później pobiegniemy. W sumie już byliśmy w okolicach niej parę minut temu. Ale no, najpierw musimy znaleźć drugą, żeby pojawiła się trzecia. Więc ogarniemy to. I żeby też nie było, że korzystam tylko właśnie z poradnika, jeszcze raz zajrzymy sobie do tego chromaninu. W nim jest napisane... Almanach to nie. Tu mam chromanin. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Jednak pamiętaj o tym, że to nie cel podróży kształtuje ludzką duszę, ale przebyta droga. Tak, pierwsze kroki, a nasze pierwsze kroki, no, zostaliśmy zrzuceni za barierę, tak? Pierwsze miejsce, które spotkaliśmy tutaj, to był właśnie plac wymian, więc z tego właśnie powodu tutaj pojawia się chromanin. Nie wiem, czy będzie strzeżony, czy nie. Natomiast wiem, że powinien tutaj być. Zapomniałam, że oni teraz będą mnie bić, nie? Bo są ze starego obozu. Dobra, możecie sobie strzelać. Okej. I teraz pytanie, gdzie ten chromanin może leżeć, no nie? Łatwo poznać, bo jest to czerwona księga. Raczej wątpię, żeby leżał w wodzie. Szczególnie, że bariera mnie też walnie. Prawdopodobnie leży gdzieś tutaj, a ja o tym po prostu nie wiem. Natomiast aktualnie to się zbugowałam w wodzie. Tutaj gdzieś może coś. Tutaj mamy mieczyki. Mamy go. Stara księga. Przeczytajmy więc ją. Chromanin 2. Znalazłem twoją księgę. Chromanin Mroczne Cienie. Tajemne głosy z zamierzchłej przeszłości rozjaśniły mój umysł. Ujrzałem we śnie potężną istotę w szacie z kapturem i z twarzą przesłoniętą maską. Powiedziała do mnie, gdy nadchodzi pora, w każdym sercu rodzi się odwaga. To, co kiedyś rozdzielono, zostanie znów połączone, aby sprowadzić zagładę na śmiertelników. Tak, i teraz, moi drodzy, biegniemy w okolice klasztoru zmiennokształtnych, ponieważ tam właśnie znajduje się ten almanach. Kolejny. Natomiast... Chciałabym prawdopodobnie wykończyć tutaj tego gościa ze starego obozu. Chociaż widzę, że mnie teraz nie zauważyli, także może niech tak zostanie. Dobra, zostawię ich. Sprawdzimy, czy na pewno nie ma alchemika. Może by się pojawił jakiś wpis w dzienniku, że go nie ma. W sumie nie sprawdzałam tego. Natomiast słyszałam, że ma go nie być. Bo został uwięziony przez orków. Ale ile w tym prawdy? Może tutaj cały czas jest, a ja o tym po prostu nie mam pojęcia zielonego. Wow, hop. No z tego co widzimy, faktycznie alchemika nie ma.
Popo, czy ty wiesz coś na ten temat? Nie. Kompletnie nic na ten temat nie wiesz. Dobra, zróbmy sobie F5. Ale no cóż, zdecydowanie go tutaj nie ma. Wiecie, chciałam się tak tylko upewnić, czy na pewno. A my moglibyśmy się od razu skierować w stronę tego klasztoru, więc sobie możemy spaść gdzieś po tej stronie. Nie zaszkodzi nam to. A wręcz przeciwnie, może ułatwić nam to robotę, bo będziemy tam po prostu szybciej. Wkurza mnie to, że nie mam teraz biegania jakimś cudem. Ale nie bójmy się. Śmieszne by było to, jakby tutaj okazał się, że jesteś schowany, prawdaż? No i co, jesteśmy na dole. Tak jak już wam wspominałam, tutaj już powybijałam stworzenia, które się nam porespiły. Więc nie musimy się już o nie martwić. Tutaj lepiej sobie zrobić je w 5, bo czasami ta kłoda lubi być dziurawa. Na przykład tutaj na końcu. I tak, pytanie, gdzie będzie teraz ten chromanin? I też sprawa taka, że no dalej sobie nie ruszymy tych spraw z chromaninem. Widzę, że Gorn dalej tutaj stoi. Wydaje mi się, że chromanin może być tutaj na górze. Albo tam na górze. Tak czy inaczej musimy to sprawdzić. Dwa miejsca są do sprawdzenia. Wybaczcie znowu za kraty, ale świnka... Nie, ona dalej gryzie, nie? Masakra. Nie wiem, czy wy to w ogóle słyszycie, ale wydaje mi się, że raczej tak. Dobra, raczej w kufrze by się chromanin nam nie pojawił, natomiast może na górze jest. I tak jak myślałam, miałam rację, pojawiły mi się copyrighty. Dobra, tutaj nie było, więc zejdziemy sobie stąd. I postaramy się wspiąć w tamtą inną stronę. Bo nie do końca wiem, gdzie ten chromanin może leżeć. Ewentualnie może być też tam. Może być też tutaj. Musimy sprawdzić każde miejsce. Żeby być pewnymi, ale wydaje mi się, że będzie tam na górze. Tak na 1000%. Ale warto najpierw sprawdzić dół, a potem górę. Dobra, tutaj czysto. Nie będzie raczej w żadnej ze skrzyń, zważywszy na fakt, że skrzynie już były przeze mnie tutaj otwierane. Więc byłoby to głupie, gdyby był tutaj. Dobra, to co, wejdziemy na górę. Myślę, że też nie bez powodu to jest tutaj. Co prawda tam mieliśmy skrzynkę na górze, którą mogę otworzyć. I w ogóle. Dobra. Paru przeciwników pod tytułem gobliny. Zardzewiałe miecze tutaj mamy. Okej, jest po drugiej stronie. F5. Nie wiem, czy doskoczymy tutaj za pomocą akrobatyki. No tak troszkę nie za bardzo. Wydaje mi się, że znowu będziemy musieli użyć niestety Marvina, żeby się tam dostać. Także ja się wyleczę teraz, jak tylko gra się wczyta i po prostu się tam przeniesiemy Marvinem. Niestety, ale ta tutaj, wiecie... Ta kładka jest zepsuta i ona nam nie pozwoli tak łatwo przejść. Przypomniałam się też, że mamy eliksir do życia i to plus 15. I eliksir do many plus 4. Dobra, nie będzie taki mały. Jeszcze jeden. F5 i spróbujemy się tam przenieść. Weźmy to F8 po prostu. Potem już zejdziemy oczywiście normalnie. Stara księga. Kolejna. Napoje, pisma. Chromanin, część trzecia. Chromanin zew krwi.
O starożytni bogowie, o pradawne bóstwa. Jak to możliwe, że niegodny śmiertelnik, jakim bez wątpienia jestem, otrzymał tak ciemne, tak cenne dziedzictwo waszej potęgi? Obym tylko nie zbłąkał słowem lub uczynkiem, nie stracił mego skarbu. Wasza potęga wkrótce powróci, a wtedy zadrży ziemia i rzeki spłyną krwią niewiernych. Życie bez strachu pozbawione jest prawdy. Pamiętaj, że kiedy nadejdzie dzień próby, lęki targające twą duszą mogą stać się jedynym wybawieniem. Wiadomo, my bylibyśmy w stanie aktualnie się dostać po ten chromanin za pomocą kodów, ale nie będziemy oczywiście tego robić, bo tak nie wolno. Także, mamy tutaj oczywiście... Tak, tutaj mamy skróty mniej więcej tego, o co chodzi. Łowcy orków, znaleźć pradawnych. Tajemniczy eremita. Wiecie co, chyba nie pozostaje nam nic innego, tylko spróbować się dostać do pradawnych. Tak je mam odczucia teraz. Spróbujmy użyć tego kryształu pod 8. I teraz pytanie, ile ja mam many? 6, to powinniśmy móc go skastować pod 8. Lecimy, moi drodzy. Spróbujmy. Wreszcie jesteś, śmiertelniku. Czekałem na ciebie. Co? Czekałeś na mnie? Nie rozumiem. Musisz stoczyć ze mną walkę. Takie jest twoje przeznaczenie. Jeżeli wygrasz, to znaczy, że jesteś godzien wstąpić do świątyni. Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Musisz walczyć. Tylko tak uwolnisz mnie od klątwy. Śmierć będzie dla mnie wybawieniem. Nie odmawiaj mi tej łaski, śmiertelniku. A teraz walcz najlepiej jak tylko potrafisz. I pamiętaj, że stąd nie ma ucieczki. Jest tylko życie albo śmierć. No, wiecie co, to się zapiszemy, bo widzę, że dobrze idzie. No, tylko jakbym się tak nie dawała. Pięknie. Mamy to. Ostatni mściciel, Lord Cord Hagor. Miał przy sobie skórę wilka, dwa kły i bracia krwi. To zmurszała kartka rozsypie się w twoich rękach, jeżeli ją rozłożysz. Okej, no nie było jakoś bardzo trudno. Natomiast łatwo też nie było. Możemy sobie też dodać many. Na spokojnie wszystko. Dobrze, spróbujmy więc przeczytać tę kartkę. Wow, wątek pradawnych zaczynamy. To jest ciekawa sprawa. Dziwny napis rudy. Bracia krwi. Zostało nas 5. Ostatnich spośród wojowników Inosa. Bracia krwi, bracia w mieczu, bracia w śmierci. Urgar, Logan, Azariel i Hagen. Okej, ciekawe. Zapiszmy sobie to więc. Hagen. Azariel. Logan. I Urgar. 5 braci. I po kartce już jej nie mamy. I teraz musimy tutaj pokminić. Tutaj mamy zawalone przejście. Na dźwięk jego imienia wrogowie pierzchli w popłochu. Tu spoczął Urgar. Okej. Tutaj. Tutaj mi się nic nie podświetla. Ostatni z ostatnich braci w mieczu. Hagen, potomek wielkiego rodu. Tutaj spoczął Azariel. Odszedł, aby stanąć po prawicy Inosa. Tutaj też nikogo nie mamy, z tego co widzę. Logan, wielki wojownik o czystym sercu. To właśnie, tu właśnie złożył swą głowę do snu. Dobrze, mamy 2 miejsca, gdzie... Możemy chyba otworzyć kratę. Czy tutaj są przełączniki gdzieś na tych grobach? Jakieś, czy coś? Czy ja po prostu muszę sobie kliknąć w taki grób?
Nie mogę. Może w tego paladyna? A, okej, przełączniki są na nich. Chyba, że musimy po kolei. Co wy na to myślicie? Hagen na pewno był ostatni. Urgar był pierwszy. To może spróbujmy. Okej, nic się nie stało. Urgar był pierwszy, potem był Logan. Który był chyba tu. Tak. Potem był ten Azariel. I na końcu był Hagen. Super, otworzyło się. I co, i mamy zombiaki na dzień dobry. Witam serdecznie. Zombie są banalne w tej grze. Chyba, że atakują mnie wszystkie naraz, ale... Raczej nie powinno to być jakiś problem. Szczególnie, jeżeli się tak mi rozszczepią. Zawsze dobrze jest jednemu pozwolić zaatakować. No. Dobra, nie powinno mi zrobić krzywdy raczej. Szczególnie jeżeli je zamrozimy. Chyba, że jakimś cudem mnie uderzy 5 naraz, to wtedy się robi kłopot. No, który podejdzie do mnie? No, dawaj. Dobra, troszeczkę dromryjca, to nic. Miksurka, czy ja sobie włączam w ogóle odliczanie? Tak. Włączyłam sobie odliczanko tego odcinka. Dobra, widzę, że teraz wątek pradawnych będzie na pewno dużo fajniejszy, bo właśnie zaczekałam z nim. Pamiętam, że jak ja grałam, to miałam sporo kłopotów, bo właśnie nie zaczekałam i... Teraz żałuję, że nie zaczekałam. O, witam, maga. Upadły czarnoksiężnik. Okej, okay. Masz coś przy sobie? Oczywiście, że nic. Wow, tylko proszę mi nie crashować. Okej, okay, mamy szkielety, które mają jakieś dziwne, duże bronie. To są silne dosyć szkielety. A, bo to są takie olbrzymie. 500 expo za nie było. One mają kata. Ciekawa broń. Olbrzymi szkielet. A gdzie twój kat? Powinien gdzieś tu być. Okej, czy tutaj jeszcze jakieś szkieleta znajdę? Zanim wejdziemy w ten portal? Chyba nie. Zróbmy sobie też stały zapis, zanim wejdziemy. I siup! Okej, widzę karaluchy. Słyszę pełzacze. Posążek Ginosa. Ten kilof mogę zabrać? Chyba niezbyt. Stary topór bojowy. Witam. A to jadowity pełzacz. Te wielkie krabopająki to tam... Boże, krabopająki, co ja powiedziałam. Pajęczaki. Dobra. Wielki pajęczak. Z nich są oczywiście płytki. Tutaj mamy wnętrza pełzaczy. Pajęczak truteń. Okej. Okay. Ciekawa miejscówka. Dobra, zanim tam, to najpierw tego... Jadowitego pełzacza bym wolała. O, zatruł mnie faktycznie. Ciekawi mnie, czy to samo minie. W ogóle te wielkie pajęczaki to widzę, że się zachowują jak polne bestie.
Dobra, zatruł mnie, ale czy ja mogę to... Okej, wystarczy wypić miksturkę jedną. Wielki pajęczak. Tutaj coś leży. Krusz Brogdar, czy jak tam? Bimber. A! I złoty pierścień. I skórzany mieszek jeszcze. Dobra, wyjdę tędy? Nie, po co? Dobra, pajęczaka słyszę. A, bo ty się zaciąłeś. Dobra, widzę, że jeszcze zombie do mnie idzie. Tak. Zombie to jest, wiecie... Kolejny poziom! Zajebiście! W ogóle widzę, że one tutaj w wodzie jeszcze siedzą. Dobra, w porządku. Z ciebie zebrała mnie. Okej, na spokojnie, pozbierajmy. Pomalutku, powolutku. Piwko. Kilof. Te zombie w tej wodzie wyglądały dosyć creepy, nie powiem. A, bo ja sobie pływam. Dobra, to muszę od drugiej strony do was. Czemu tam jest... pajęczak pod wodą? To jest kryształ, z którym nie mogę nic zrobić. Ten pajęczak się chyba tam topi. Widzę, że macie jakiś problem ze sobą. Dobra, najpierw ciebie. Ty się chyba zbugowałeś, kolego, nie? No to wygląda. Te. Dobra. Tam jest jakaś krata. Nie mogę jej chwilowo otworzyć. O, to jest przełącznik, więc może jednak mogę? Wrzask berserkera. W ogóle, czy ja mam jakąś lepszą broń od tej mojej chwilowo? Wrzask berserkera jest lepszy. O kurde, 100 obrażeń. No, właśnie go podniosłam, nie? Fajna broń, ale kurde, ta moja lodówka to jest jednak hit, nie? Złota szkatułka tutaj jeszcze była. Przycisk ktoś otworzył? Tak, tę kratę. A tutaj na dole... Co tutaj jest? Woda i jakiś potwór. Nieumarły cieniostwór. Serio. Dałam mu się troszeczkę poklepać, bo pod takim głupim kątem żeśmy stali. Lodowe strzały. Pożeracz serc. Ciekawe. Dobra, no pozbieram. Nie wiem, czy to wszystko tutaj. Może w tej wodzie coś jeszcze jest. Może warto by było jednak zanurkować? W sumie nie wiem. Na razie może dajmy sobie z tym spokój. Najwyżej zejdziemy tutaj, żeby zanurkować. A tymczasem chodźmy tam, gdzie otworzyliśmy sobie przejście za pomocą kraty. Cześć, zombie. Wyrwana stronnica numer 4, kostur maga, mściwa stal, topór. Coś jeszcze? Nie wiem, ale chyba warto by było wejść na górę. Dobra, sporo was tutaj. Bym chciała tego szkieleta może jednak najpierw, wiecie? Czy ten szkielet bije mi te zombie? Co tu się dzieje? Może któryś z was zszedłby na dół? Dobra. Może zejdziesz? Albo ten szkielet... Wow! Olbrzymi szkielet. Ała. Dobra, pobił mnie troszkę. Okej. Okay. Wydarta stronnica numer 5. Ja na razie nazywam 4 i 5.
Mieczyk. Dobra, oni nic nie mają, ale ten szkielet powinien mieć kata ze sobą. Chyba. Olbrzymi szkielet. Nie miałeś tego kata ze sobą? Dobra, bez sensu. Czyli widzę, że nie każdy z nich ma. To przykre w sumie. Jakby każdy miał, to by było zarąbiście. Dobrze. O, tutaj jest kat. Prawdopodobnie to jest ten jego. Zagłada świata czy zagadka? Zbroja Fellana. Pamiętnik generała. O, dobra, bo widzę, że mamy parę rzeczy do czytania. Zbroja Fellana jest dużo lepsza. Oh, fuck. Wow. Dobra, to będziemy w niej teraz, widzę, chodzić. Dobra, na razie. Okej. Zagłada zła. To była broń dwuręczna. I teraz tak, ten pamiętnik generała. Polećmy sobie na samą górę i sprawdzajmy. Krypta. Pamiętnik Fellana. To jest to. Pamiętnik generała. W tym nadpalonym i poplamionym krwią pamiętniku uwieczniona została cała wojskowa kariera wielkiego generała Fellana Morgt, który w czasach walk z orkami władał legendarnym Urizielem. Niestety ostatnie strony zostały pospiesznie oderwane. Według zapisków generał nie przegrał żadnej bitwy, prócz ostatniej, w której to utracił swój miecz i całą armię, a także resztki nadziei. Na ostatniej czytelnej kartce widnieje taki tekst. Honor wojownika jest jego jedyną tarczą, a odwaga mieczem. Czasami staram się o tym zapominać. Wrócić do domu, do bliskich. Jak cudownie byłoby znowu użyć zielone wzgórza Rolvar i twarz mojej ukochanej muskaną delikatnymi promieniami słońca. A te kartki... Okrwawiona stronnica. Śmierć, to już jest koniec. Nie czuję nóg, krew już prawie nie wypływa z ran, robi się coraz zimniej. Nazywam się Fellan Morgt. To ja dzierżyłem w bitwach święte ostrze zwane Urizielem. Kiedyś byłem generałem prowadzącym żołnierzy do zwycięstwa lub śmierci. Teraz jestem już tylko strzępem człowieka, a jedyne czego pragnę to zimny pocałunek śmierci. Czuję już jej oddech, widzę jej martwe oczy, ręka odmawia mi posłuszeństwa. Nie wiedziałem, że śmierć może być tak łagodna i czuła. Jeżeli czytasz te słowa, to strzeż się cieni i strachu, bo one potrafią zniszczyć duszę każdego wojownika. Stronica wydarta. Lęk. Już wiem, na co czekały pajęczaki. Czekały na rozkaz królowej matki. Znalazłem tę przerażającą bestię w jej leżu. Niestety nie zdołałem jej zabić. Pajęczaki, które jej strzegły, były dużo potężniejsze niż te, z którymi zatknąłem się wcześniej. Gdyby nie magiczne ostrze, byłbym kolejnym truchem w leżu królowej. Resztką sił zdołałem odczołgać się w stronę korytarza, który zdaje się odstraszać pajęczaki. Nie wiem, czego bały się pajęczaki, ale nie miałem wyboru. Dotarłem do skalnej półki, tutaj trochę odpocznę. Miecz stał się nagle ciężki i zimny, jakby stracił swą moc. Potrafię zatamować krwi płynącej z wielu ran. To już chyba koniec. Okej, czy mamy jeszcze jakieś kartki? Tu już są już przepisy na miksturę. Okej, widzę, że zapowiada się naprawdę interesująco. Mamy lepszą zbroję. Dolecę? No, tak prawie. Prawie spadłam. Czy to jest kolejne zombie? A nie, cześć. A to jakiś strażnik jest, o kurna. Duży jesteś. Strażnik z otchłani. 2000 expa za ciebie było. To już to ciekawe znalezisko. Nie spodziewałam się tego. Dobra, zużyjemy troszeczkę tych małych miksturek. F5 i lecimy dalej. Tam mogę, widzę, że od razu sobie przeskoczyć, ale my zejdziemy normalnie. Oh, fuck. Hello. Dobra, może tego pełzacza najpierw, co? O, fucken! O, Jesus Christ! Ale paskudztwo! Jezusie! Fale paskuda! Wow! Pomału! Ale paskuda. Bym wolała tego pełzacza jadowitego, bo on właśnie jest jadowity, nie? Wow. Wielki pajęczak, no naprawdę. Pajęczak wojownik.
Jadowity pełzacz, wielki pajęczak. Pajęczak wojownik kolejny. Ale obrzydliwe to jest. Pajęczak truteń. Te trutnie to jeszcze okej, okay, ale ta reszta... Cześć, jeszcze tu jesteś sam? Ale ty szarżujesz dziwnie. Na szczęście one mi nie robią jakoś dużo, ale są ogromne, paskudne. Jezu, kto to robił? W zabijaniu robali się specjalizujemy. Fuj. Jesus Christ. Naprawdę paskudztwo. Dobra, tam możemy iść. Widzę, że ten pajęczak już do mnie idzie. Jeszcze mnie zdążył uderzyć. Więcej was? No dobra. Ale paskudztwo. Oh fucking, dobra. To ja na razie tam nie idę. Idziemy na razie w drugą stronę. Dobra, bo ten pełzacz nie chciałam, żeby mnie zatruł. Dobra, pomalutku, powolutku. Dobra, chyba nie zdążył mnie zatruć. Okej, parę miejsc tutaj bardzo interesujących jest. Oh fuck, hej. Ale tutaj jest tyle expa za darmo, nie? Dobra, parę przyszło za mną. Poziomka. Hello, to jakiś easter egg chyba, nie? Dobra, fajnie. A tutaj coś znajdę? Nie. Dobra, z tego pełzacza chyba nie wzięłam. Nie, nie wzięłam niczego. Wy przyszłyście się ze mną przywitać, rozumiem. Jesteście takie paskudne. Wiecie, to są po prostu polne bestie, ale... W sensie to jest model polnej bestii, ale po prostu to jest takie paskudztwo. Jesus. Fuj. Tam na górze widziałam jakiś teleport, ale no widzę, że ewidentnie możemy wejść w głąb. Więc wejdźmy w głąb. No nie, nie mogę przepuścić takiej okazji, jeżeli chodzi o jakieś zwiedzanie czy coś w tym stylu. Szczególnie, że to wygląda na jej gniazdo. I też przychodzą tak pomału do mnie. Kolejny pełzacz. Ała, no zatruł mnie. Dobra, wyleczmy się jakąś taką... Oh my godness! What the hell? Ale paskudztwo. Dobra, tap. Powoli, powoli. Powoli. Chodź. No chodź. Ale paskuda. One nagle wszystkie się tak pojawiły wokół mnie. O matko. Naprawdę paskudztwo jedno wielkie. To jest przecież w ogóle nieludzkie, nie? Dobra, wolałam, żeby najpierw te czarnuchy do mnie przyszły. Ale widzę, że będą chronić swoich kolegów, chyba. Dobra, najpierw tego jadowitego. Jezu, jak one się rzucają, to jest takie paskudne. O matko. Siła plus jeden, dziękuję. Dobra, wiecie co, cofniemy się troszeczkę, żeby nie przesadzać. Ale was dużo. Ale ja mam bardzo duży zasięg w ogóle, nie? Ten pajęczak wojownik jest paskudny. Oh shit. Oh fuck, man. Okej. A ty skąd? Rozumiem, że z samego piekła. Szczerze, no... Obszar jest interesujący. Zbieranie tych płytek to się chyba opłaci, coś czuję. Ale no, takie paskudztwo. Jak mnie to atakuje, to jest takie czarne, obleśne.
Że brakuje, żeby było owłosione. Oh man. Dobra, na pewno nie zbiorę ze wszystkich, bo one się nałożyły jeden na drugi. Dobra. Sporo mogę zebrać. I sporo pełzaczy i tak dalej. Dobra, to jest kolejny pełzacz. To są kolejne te paskudy. Na szczęście one nie robią mi jakiejś krzywdy. Praktycznie żadnej. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie omijam w tych zakamarkach. A może jednak? Tutaj jest na przykład katana. Bimber. I pierścień, ale gra mi się widzę baguje. Gdzie jesteś? Jezu, paskudo. Gdzie ten pierścień? Ja to zebrałam? Chyba nie. A katana jakie ma staty? Katana. Też jest lepsza od mojej tej... brońki. Ale no moja ma lodówkę. Lodówka jednak wygrywa, nie? Nie, zbiorę? Zbiorę. Ale ty jesteś paskudna. Paskudna, paskuda. No wreszcie lód mi wszedł. Nie wiem ile jest szansy na lód. Ale widzę, że jest naprawdę ciężko tutaj coś wskórać. Wow. Dobra. Jadowity pełzacz. Widzę, że mamy coś a la królową. Królowa pajęczaków. Widzę, że jest dużo silniejsza od zwykłej królowy pełzaczy. Ale w momencie, gdy wleszła w nią lodówka do tego wszystkiego. Ciekawe, ile expa będzie z niej. 3000. Królowa pajęczaków. Narządy rozrodcze. Królowej pajęczaków emanują ciepłem. Odnosisz dziwne wrażenie, że powinieneś je zjeść. To jest właśnie ta dziwna sprawa. Pocałunek wampira. Runiczny kryształ kolejny. Dobry topór dwuręczny. Starożytny almanach. I kolejna poziomka. I jeszcze? Hełm asasyna. Dobra, mamy parę fantów. Pierwsza sprawa, hełmik. Hełmik asasyna. Przed bronią ten ma 6, 3, 5, 1, 3, 5. O, ten ma przed ogniem i ten. No przed bronią mi tak się chyba jednak nie jest mi aż tak bardzo to potrzebne. Tak, ta brońka. Krzyk wojownika, to nie to. Zagłada, gniew, katana. Ostatni mściciel też to mam. Pocałunek wampira. Dwuręczna, premia do many i premia do walki. Interesująca broń. I ten runiczny kryształ, jeszcze jeden. Runiczny kryształ. Ten pulsujący kryształ można użyć, aby zakląć w niego pradawną moc wieczności. A spróbujmy użyć tego kryształu. Nie mogę. Dobrze, czyli mamy takie dwa, wychodzi na to. I co? To idziemy teraz w stronę wyjścia stąd. Fajnie, że zaliczyliśmy tą królową. A ciekawe mnie, co się stanie, jak zjemy te narządy. Gdzieś tutaj powinny być chyba. Szukamy, szukamy. A to kły, dobra. Chyba nie będą w jedzeniu, nie? Mam skórzane mieszkę jeszcze, to otwórzmy. Dobra. Narządy rozrodcze. I co się stało? Podniosło mi to jakoś staty? Nie wiem, chyba wolę się wczytać, wiecie? Na razie ich nie jeść. Dobra.
jak stoimy z czasem? Całkiem nieźle. Dzisiaj naprawdę fajnie idzie. Jak widzicie, przebijamy się do pradawnych powoli. Powoli, ale jakoś idzie. Zobaczymy, co teraz nas czeka. Siup. I w teleport, ale zanim to jeszcze sprawdzimy, czy tutaj coś nie leży może. Z tego, co widzę, to nie. Nie, kompletnie niczego tutaj nie ma. No to teleport. Oh my god. Mój mistrz już na ciebie czekał. O cholera, smok! Przystałem do ścianę z ostrzeżeniem. Właśnie inwektywy mógłby zachować dla siebie. To, co widzisz, jest tylko jedną z wielu moich postaci. Nie rozumiem, to kim albo czym ty jesteś? Jestem jednym z pradawnych. Jestem także strażnikiem tej świątyni. Jak to jesteś jednym z pradawnych? Kim wy jesteście? Już wkrótce się tego dowiesz. Ale pozwól, że najpierw przybiorę swą ludzką postać, aby na to ci nie krępować. Algirion to jest chyba? Wow. Teraz trochę lepiej. Na czym to ja skończyłem? Aha. Jak już powiedziałem, mój mistrz oczekuje cię od jakiegoś czasu. Jak to możliwe? Przecież on nawet mnie nie zna. Dla mojego mistrza czas i przestrzeń nie stanowią żadnych ograniczeń. Jesteś tutaj, bo taka była jego wola. Gdyby nie to, już dawno byłbyś następnym truchem spoczywającym w brzuchu smoka. Przedni żart. Ja nigdy nie żartuję, śmiertelna istoto. Wystarczy już tego pustosłowia. Może jednak czekacie na kogoś innego? Zamilknij, śmiertelniku. Mój mistrz oczekuje cię w sali kryształu. Okaż mu należny szacunek. A Algirion, czy ja nie mogę jeszcze z tą pogadać? O właśnie. Potrafisz odczytać ten pergamin? Być może. Pokaż mi ten papier. Skąd to masz? Znalazłem w jakichś ruinach. A po co chcesz wiedzieć, co tutaj jest zapisane? Przyjaciel zbiera różne starocie i odkupi ode mnie ten papier. Ale chcę wiedzieć, co jest na nim napisane. Tak, na pewno. Zalatuje mi go kłamstwem bardziej niż twoimi onucami. No dobra, muszę rozwikłać dla przyjaciela zagadkę pewnego morderstwa. A ten papier to jedyny dowód. Podejrzewam, że jego pechowy posiadacz zginął właśnie z powodu tego papierka. Teraz już lepiej. I zapamiętaj sobie na przyszłość, żeby nie oszukiwać pradawnych. My i tak znamy twoje myśli, śmiertelniku. A wracając do tego pergaminu, znam ten język. Ale słowa w nim spisane są zakodowane. I to bardzo dobrze. Będę potrzebował klucza, aby rozszyfrować treść tego pergaminu. Ale skąd wziąć ten klucz? Posłuchaj. Na bagnach znajduje się pewien kryształ. Ma on potężną, choć nieznaną moc. Jakiś czas temu pewien ludzki uczony zajmował się badaniami nad tym kryształem. Niestety moc klejnotu zamieniła go w zombie. Wiem jednak, że ten uczony spisywał wszystkie swoje odkrycia i dokonania w dzienniku. Ale co to ma do rzeczy? Bardzo wiele. Ten uczony był wspaniałym kryptologiem. Badał kryształ, bo chciał odszyfrować wyryte na nim glify. Niestety moc kamienia zmieniła go w zombie, zanim zdołał zgłębić tajemnicę klejnotu. Musisz odnaleźć ten pamiętnik. Jestem pewien, że na podstawie notatek kryptologa zdołam odszyfrować ten list. Tylko pamiętam, że teraz ten uczony jest niezwykle niebezpieczną istotą. Musisz go zadać, by posiąść jego tajemnicę. Ale dla was, ludzi, nie jest to niczym dziwnym. Przecież wy właśnie tak postępujecie. A teraz odejdź, bo muszę pomedytować. Okej, oczywiście my mamy ten pamiętnik kryptologa. Zdobyłem zapiski tego pechowego uczonego. Czy teraz zdołasz odszyfrować ten list? Być może. Pokaż mi ten pamiętnik. Chyba rzeczywiście zaczyna docierać do mnie znaczenie tych słów.
Daj mi jeszcze chwilę. Niemożliwe. Zaklęcie nie można zostać użyte przez takich ignorantów, jakimi są ludzie. Jak to? Co to za zaklęcie? To zaklęcie jest bardzo potężnym tele... Ale po co ja ci to mówię? Musisz wiedzieć tylko to, że zaklęcia tego nie można użyć. Zabieram formułkę i pamiętnik kryptologa, żeby cię nie korciło. Ale co ja powiem przyjacielowi? Co chcesz? Może prawdę? Na pewno coś wymyślisz. A teraz możesz już odejść. Odejdź w pokoju, śmiertelniku. Okej, moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już u pradawnych. Wow! Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, a jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawiam wam do dyspozycji sekcję komentarzy, subskrypcji, lajków. No, to tak w skrócie. I co? Lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się, do kolejnego. Mam nadzieję, że poznamy bardziej pradawnych i że znajdziemy tutaj też jakiegoś nauczyciela do broni jednoręcznej na przykład. Także jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie. Do kolejnego materiału. Cześć!